Dzień dobry, nazywam się Ola Lewicka. Jesteśmy w Liberii. Przygotowałam dla Was kostium kąpielowy dla dziewczyny, która ma duże piersi. Sylwusia jest w przepięknym kostiumie i w przepięknej tuniczce. I te dwie rzeczy robią kilka rzeczy ekstra. Po pierwsze, chowają jej piersi. Wyciszają jej piersi, sprawiają, że optycznie zgubiłyśmy tą wielkość. Druga rzecz, na czym nam bardzo często zależy. Tunika pozwoli Wam schować tą część ciała. Albo brzuszek, albo biodra, albo niefajną linię, albo płaską pupę. W ten sposób nikt nigdy nie zobaczy, co Wy tam chcecie ukryć, a podbije, paradoksalnie, sprawi, że będziecie wyglądać bardzo romantycznie i będą wszyscy mieli wrażenie, że nie wiadomo, co tam się dzieje. Poza tym, co Ci robi, Sylwia, ta tuniczka? Nie skupiamy się na biuście, eksponujemy całą swoją sylwetkę, czujemy się potrzebne i seksowne, a to jest podstawą każdej kobiety. Sylwia jest grafiterką w moim salonie. Sylwia, pokaż nam swój biustonosz, kostium. Z przyjemnością. Uchylę rąbka tajemnicy. Dobrze, nikt mi się nie dowie, że pół godziny musiałyśmy walczyć w przymierzalni, żeby się zaprezentowała. Sylwia ma bandaż, jakby ktoś ją owinął w koło, powiedział tak, otulę te piersi, żeby nie wyskoczyły, jak podskoczę, a jak mi przyjdzie do głowy skoczyć do wody, to zdarza się, na wakacjach, to biust na pewno nie wyskoczy, bo to jest taki trzymacz piersi. Zobaczcie, jak je układamy, bo Sylwię trzeba bardzo ładnie zebrać do środka. Zagarniam je z boku i zamiatam do kostiumu, do miseczki, hop, hop. U większości kobiet ta miseczka jest mniejsza. U mnie też. Jakieś 90% mam mniejszą tą miseczkę, więc tą dwa razy modelujemy, żeby wyrównać wielkość. Ok? Mamy bezpiecznie. Mamy w kolorach karmy, taka oranż magenta, czyli piękny, kolorowy, taki bardzo energetyczny kostium. Mamy co? Co jeszcze mamy? On troszeczkę nam wycisza, że te piersi są troszeczkę mniejsze. A jak Sylwusia założy tunikę, to po prostu... To jak się czujesz? Czuję się jak milion dolców! Pozwólmy Sylwii być sobą. Okej. Okay. Zobaczcie. Pozwólmy Sylwii być sobą. Ale jest wyjątkowa.